Dzisiaj składamy życzenia babciom i dziadkom z okazji ich święta. Lekarze z Pawienickiego Szpitala nadal protestują. Czy Pawienice dostaną pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi na inwestycje? Informacje Kultura Sport, Krzysztof Hille, witam Państwa. Dziś dzień babci i dziadka. Najhuczniej obchodzą go najmłodsi, czyli przedszkolaki. We wszystkich przedszkolach odbywają się uroczystości, którym towarzyszą przedstawienia z wierszykami i piosenkami w wykonaniu najmłodszych. Najczęściej wręczanymi prezentami są własnoręcznie wykonane laurki. Tym, którzy nie złożyli jeszcze życzeń swoim babciom i dziadkom, przypominamy o tym miłym obowiązku. Przecież to właśnie oni najbardziej nas rozpieszczają. W poniedziałkowych wiadomościach informowaliśmy o akcji protestacyjnej lekarzy z Pawieńskiego Szpitala. We wtorek przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielami Związku Zawodowego Lekarzy, w której omówione zostały postulaty przedstawione dyrektorowi Marynowskiemu. Na pytanie, o co walczą, lekarze odpowiedzą tuż po dzisiejszym wydaniu wiadomości. A teraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dotknie ten protest pacjentów. Nie będzie tutaj, sądzę, żadnych drastycznych zdarzeń, ponieważ ten nasz protest praktycznie ogranicza się do systemu ostro dyżurowego i dotyczy to głównie oddziałów zabiegowych. Z tego protestu wyłączony jest oddział pediatryczny, wyłączona jest psychiatria, przypadki onkologiczne, również wyłączona jest z protestu praca przychodni rejonowych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej. No, nie chcemy tutaj robić zamieszania jeszcze większego niż ludzie już w tej chwili mają z tytułu zwyczajnie wprowadzonej reformy. Czyli jakie przypadki nie będą załatwiane? Proszę podać choćby jeden przykład. Jeśli na przykład na oddział chirurgiczny zgłosi się pacjent, który będzie chciał zlikwidować sobie niewielką przepuklinę, która w tej chwili mu absolutnie nie zagraża w żaden sposób pogorszeniem zdrowia, a tym bardziej utratą życia, to po prostu zaproponujemy mu termin po zakończeniu tego naszego protestu. Natomiast każdy przypadek wymagający szybkiej pomocy, to znaczy to jest taki przypadek, gdzie jest zagrożenie życia, ale także taki przypadek, gdzie zaniechanie naszego działania może pogorszyć stan zdrowia. W tych wszystkich przypadkach oczywiście natychmiast będziemy reagować. Po dzisiejszych rozmowach z dyrekcją ZOZ-u nie doszło do żadnych ustaleń, jak poinformował nas dr Zakrzewski. Do protestu lekarzy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach IKS. 19 stycznia minęła 54. rocznica wyzwolenia Pabianic spod okupacji hitlerowskiej. Tego dnia na cmentarzu przy pomniku żołnierzy polskich podczas patriotycznej uroczystości uczczono pamięć poległych w walkach o wyzwolenie naszego miasta. Organizatorem uroczystości był Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. To 19 stycznia 1945 roku po okupacyjnej przerwie powiały znów nasze zwycięskie biało-czerwone flagi. Szanowni zebrani, nie wolno dzielić wkładu w wyzwoleniu Polski na znaczniejszy i mniej znaczący. Każdy wysiłek był na miarę sił i możliwości nas Polaków. Każda kropla krwi przelanej w walce ze wspólnym wrogiem miała i ma jednakową wartość. W wyzwoleniu Pabiańcy oddało życie 320 żołnierzy polskich oraz 255 radzieckich. Hołd poległym złożyli kombatanci oraz przedstawiciele władz miasta. Pod pomnikiem żołnierzy polskich, radzieckich oraz żołnierzy AK i Szarych Szeregów złożono symboliczne wiązanki kwiatów.
Od 1 stycznia, po wprowadzeniu reformy samorządowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wykonuje obowiązki dotychczasowych wojewódzkich funduszy w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu. Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Marka Kubiaka zapytaliśmy, jaką kwotą w 1999 roku na wspomaganie inwestycji z zakresu ochrony środowiska dysponuje fundusz. No, dokładnie powiedzieć, jaka to będzie kwota. Liczymy na to, że kwota przekroczy poziom 150 milionów złotych. Jest to zrobione na bazie symulacji, dlatego że zmieniły się z jednej strony podział kwot z opłat i z kar, z drugiej strony powstały powiatowe fundusze ochrony środowiska, zmniejszyła się przekazywanie środków do Narodowego Funduszu, no a nie wiemy, czy wszyscy będą płacić. Także tutaj mamy pewne takie znaki zapytania, ale liczymy, że ten poziom uda nam się zagospodarować. No właśnie, te nowe struktury, czyli Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i teraz inwestycja, która już była prowadzona na terenie Pabianic, czyli Gośłam, grupowa oczyszczalnia ścieków tułuckiej aglomeracji miejskiej. Czy pieniądze na kontynuowanie tej inwestycji będą desygnowane z wojewódzkiego funduszu, czy też powiatowym ma się do tego dołożyć? Panie redaktorze, jest sytuacja taka, że my na dzień dzisiejszy nie mamy swojej władzy, czyli Rady Nadzorczej. Ja jestem pełniąc obowiązki prezesa funduszu. Z drugiej strony nie mamy planu finansowego, nie mamy listy priorytetów. Mogę o jednym zapewnić, że ta inwestycja, najważniejsza dla Pabianic, czyli ta gruba rura łącząca Pabianice z Gosiem, będę gorącym orędownikiem tego, aby znalazło się na liście priorytetów. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. O, może tak powiem. I wydaje mi się, że na pewno będzie ważnym punktem realizacji naszych zadań. No oczywiście tutaj prośba taka, żeby zdążyć z terminem 30 stycznia wypełnieniem wniosku, dlatego że będziemy go zdecydowanie przestrzegać, dlatego że no inaczej nie zdążymy zbudować planu finansowego, a przecież w marcu ruszają no, duże inwestycje. Miejmy nadzieję, że pabianickie władze dotrzymają terminu. No ja na to liczę. Jestem po rozmowach z zarządem miasta i cieszę się, że dużą wagę przykładają do tych problemów. Chociaż no, myślę, że to, co było zrobione w poprzednim okresie, no, chyba dobrze świadczy o tym, jak zaradnie pabiańczanie teraz mają. A proszę powiedzieć, czym będą się zajmowały właśnie powiatowe fundusze? Powiatowy fundusz jest przede wszystkim przeznaczony na finansowanie wysypisk, składowisk odpadów. Czyli de facto te środki finansowe no, będą przekazywane na ten cel. Jak wiecie, miasto Pabianice ma swój problem z wysypiskiem, czyli akurat dobrze się dzieje, że jest fundusz, bo to jest de facto fundusz celowy, można powiedzieć, tylko daje dotacje, bo fundusz nie ma osobowości prawnej. Tak jak było z funduszem gminnym, znajdzie się w budżecie powiatu, a znając starostę powiatu pabiańskiego, wiem, że bardzo mu zależy na tym, aby stan środowiska był coraz lepszy w powiecie, tak jak było to w mieście Pabianicach, prawda? I tym samym myślę, że no, będą te sukcesy w całym rejonie Pabianic, bo nie tylko tyczy się powiatu, ale przecież no, jesteśmy jako Jałodzianin sąsiadami przecież, zależnym na tym, żeby powietrze w Pabianicach było czystsze, a jest już na pewno czystsze, a przecież jeszcze zakłady przemysłowe podchodzą do dużych inwestycji, na przykład Pabianicka Polfa, która naprawdę ma w planie bardzo dwie duże inwestycje, bo zmiana systemu grzewczego i poczyszczania ścieków, no bardzo ważne dla miasta Pabianic, dlatego że no, uciążliwość jest jednak tego zakładu bardzo, bardzo duża, prawda? Ale myślę, że w dobrej atmosferze i w pewnym zrozumieniu problemów, bo przecież nie wszystko możemy załatwić, no myślę, że pójdziemy takimi drogami, które będą nas kierowały do celu, który będzie nazywał się sukces. Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe. Dla dzieci pozostających w tym okresie w mieście wiele atrakcyjnych propozycji przygotowały instytucje kulturalne. Ta jest przygotowana tak, żeby objęła jak najszerszy krąg odbiorców, to znaczy są imprezy o bardzo różnym charakterze. Może ogólnie powiem, że są to zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne. Dlatego myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie właściwego.
Ja tylko może wspomnę, na które imprezy trzeba zapisać się wcześniej tutaj u nas w sekretariacie do momentu rozpoczęcia ferii. Są to turniej trójek koszykarskich dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, turniej drużyn mieszanych w siatkówce, również dla szkół podstawowych, turniej tenisa stołowego, chociaż nie, to przed samymi zawodami, a także zapisać się należy wcześniej na rajd pieszy, który organizujemy po raz pierwszy w czasie ferii, oraz kurs tańca towarzyskiego, który jest jedyną odpłatną imprezą, kosztuje 20 zł. Wszystkie imprezy pozostałe są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Może tylko powiem, że już w poniedziałek na inaugurację na godzinę 17 zapraszam wszystkich na zabawę karnawałową, na której będzie grał prawdziwy zespół muzyczny. Zespół nazywa się Minimax. Wszystkie propozycje na ferie wydrukowano na specjalnym plakacie, który rozwieszony jest we wszystkich placówkach, gdzie odbywają się zajęcia, czyli w bibliotece, w MOK-u, muzeum, w domach kultury oraz na słupach ogłoszeniowych i w miejskich autobusach. Atrakcyjnie zapowiada się wiele imprez. Niektóre z nich uzależnione są od tego, czy spadnie śnieg, na przykład Kuligi, które ma zamiar zorganizować Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejski Ośrodek Kultury. Pierwszego stycznia bieżącego roku wszedł w życie przepis obowiązku przewożenia dzieci w specjalnych fotelikach. Dlaczego fotelik, dlaczego taki nacisk? Między innymi i na to, że w foteliku dziecko jest ograniczone z boku, a zatem przy jakichś tam gwałtownych skrętach, przy nieprzewidzianych manewrach, starsi, którzy z tym dzieckiem jadą, nie dociskają go, a poza tym dziecko jest zabezpieczone, nawet jeśli jedzie samo, żeby gdzieś na boki nie kiwało się, nie nadwyrężało sobie kręgosłupa. Jest to bardzo ważne. Chciałem dodać jeszcze, że ustawa nie przewiduje dolnej i górnej granicy wieku dziecka. W momencie, gdy dziecko jest wyrośnięte i nie można użyć fotelika, posłużyć może specjalne siedzisko. W tej sytuacji dziecko przypięte jest pasem dla dorosłych. Artykuł 39 Prawa o ruchu drogowym mówi o tym, że dziecko przewozi się samochodem wyposażonym w pas. Wyjątkiem są tylko radiowozy policyjne, karetki pogotowia oraz taksówki. Powstaje jednak problem, gdyż starszego typu samochody nie posiadają tych zabezpieczeń na tylnych siedzeniach. Co należy zrobić, tłumaczy Witold Banaś. Są w niektórych z nich punkty kotwiczenia, a więc te miejsca, w których pasy powinny się znaleźć. Trzeba ich szukać mniej więcej na łączeniu oparcia tylnego z siedzeniem tylnym, mniej więcej w tym miejscu i z boku za tylną tapicerką. Tam powinny być punkty kotwiczenia. Jeśli takie punkty są, pas zamocować. Jest firma w Łodzi na ulicy Milionowej, która tam, gdzie nie ma pasów, te pasy montuje. I te pasy montuje pod kątem właśnie przewozu dziecka. W środę tenisiści stołowi PKTS-a Flopa rozegrali ligowe spotkanie z zespołem Beldonu Katowice. Mecz rozegrano w Pabieńcach w sali szkoły podstawowej nr 15 przy ulicy Orlej. Pabieńczanie wystąpili w składzie Wiszowaty, Siergiejew, Modranka i Kaczmarek. Po zaciętych pojedynkach cały mecz wygrali zawodnicy Flopy 8-2. Punkty dla naszego zespołu zdobyli Siergiejew 2, Kaczmarek 2, Modranka i Wiszowaty po 1. Dwa deble również zostały rozstrzygnięte na naszą korzyść. Aktualnie PKTS Flopa zajmuje trzecie miejsce w tabeli pierwszej ligi. Coraz lepiej radzi sobie na parkiecie nowy nabytek Flopy Zbigniew Kaczmarek, wychowanek LT Łódź, który w naszej drużynie gra od początku sezonu. Do walki naszych zawodników zagrzewał prezydent Pabiańc Florian Wlaźlak, który kibicował im przez całe spotkanie. Najbliższy mecz Flopa rozegra w sobotę we Wrocławiu z tamtejszą Politechniką. W sobotę Liga Młodzieżowej Koszykówki Trio Basket rocznik 1986 rozegrała kolejną rundę spotkań. Rozegrano 3 mecze. Włókniarz pokonał Pogromców parkietu 21-7. Jest to pierwszy wygrany mecz tej drużyny. Najlepszym zawodnikiem był Dawid Wojciechowski, który zdobył dla Włókniarza 13 punktów. Pogromcy parkietów to najmłodsza drużyna i choć jeszcze nie wygrała żadnego spotkania, to należą się słowa uznania za wolę walki. W
pojedynku Gepardy-Waps lepsi okazali się ci pierwsi, wygrywając spotkanie 25-12. W grze wyróżnili się Kowalczyk z Gepardów i Kosek z Wapsów, zdobywając dla swoich drużyn po 10 punktów. Trzeci mecz zakończył się zwycięstwem Lekhornów z drużyną raperów z 14, 37-16. Lekhorny bez lidera strzelców Damiana Łechtańskiego, ma kontuzję pięty, łatwo pokonali raperów. W Lekhornach króla strzelców zastąpił Gałecki, zdobywając dla zespołu 30 punktów. Na faworytów wyrastają zespoły Lekhornów i Gepardów, które w trzech meczach zdobyły komplet punktów. Trzecim zespołem, który ma szansę powalczyć w play-off o pierwsze miejsce, jest drużyna emerytów. Tym razem zespół ten pauzował, ponieważ z powodu grypy nie stawił się na parkiecie ich przeciwnik Pabianickie Byki. W sobotę o godzinie 17, a w niedzielę o 16 meczami z AZS Toruń koszykarki Polfy rozpoczną rozgrywki rundy play-off. Zapraszamy na retransmisję drugiego spotkania w niedzielę o godzinie 22.15. I na zakończenie zaproszenie na mecz jutro o godzinie 18 w dawnej hali piłki ręcznej za hotelem Włókniarz odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami klubów SLD i AWS. A ja zapraszam na poniedziałkowe wydanie. Do widzenia Państwu.